Książki i artykuły podróżnicze pomagają przenieść się w wyobraźni do miejsca, którego jeszcze nie odwiedzaliśmy, a także zaplanować swoją wymarzoną wyprawę. Małżeństwo podróżników i blogerów odwiedziło dziś bibliotekę w Kędzierzynie Koźlu i opowiadało młodym czytelnikom o swojej pasji. Pierwsze spotkanie z podróżnikami w ramach naszego projektu na Wyspach Bergamota. Jest to projekt, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Pokazać dzieciakom nowe, fajne formy powrotu do tej tradycji, pięknej tradycji książki w dłoni. Odwiedzaliśmy takie miejsca, żeby też były odpowiednie dla naszej całej rodziny. Czyli podróżuje z nami jeszcze nasza 6-letnia Maja, więc wszystkie nasze plany musimy też dostosowywać pod nią, żebyśmy wspólnie cieszyli się z tego podróżowania. Czyli nie mogą być to jakieś ekstremalne sporty w naszym wydaniu, tylko raczej takie łagodne przejścia górskie, czy takie atrakcje odpowiednie dla całej rodziny. Nasza podróż tak naprawdę zaczęła się już w 2012 roku, na przełomie 2011-2012, kiedy to pojechaliśmy na Pienińskie Szlaki. Początkowo nasza przygoda z dzieckiem to była chusta przez pierwszy rok, później zamieniliśmy chustę na nosidełko, a później już ona kroczyła sama szlakami, czy to był szlak dwukilometrowy, czy pięcio. Oprócz dzisiejszego spotkania z podróżnikami, 12 września odbędzie się spotkanie autorskie z Moniką Milewską, oczywiście na temat kosmosu. We wrześniu planujemy również warsztaty podróżnicze.